Robert Trętowski, wiceprezes Krajowej Izby Rozliczeniowej. Dzień dobry. Dzień dobry. Trwają prace nad Polish API, czyli tak na takim jakby taką wtyczką, która umożliwi innym instytucjom niż banki korzystanie z niektórych jakby, znaczy oferowanie usług bankowych jakby bez licencji. Proszę powiedzieć, kiedy ta Polish API będzie w pełni funkcjonalny? Bo z tego co wiem, teraz już jakby jest on po pierwszych próbach, ale wy teraz, znaczy i testach, ale rozumiem, że wy będzie druga tura tych testów i tak dalej, tak? Znaczy, no może najpierw bym odpowiedział, że Polish API jest odpowiedzią na dyrektywę PSD2, czyli dyrektywę unijną. I w ramach tej dyrektywy, troszeczkę odczarowując mity, to nie znaczy, że każdy będzie mógł wywołać API bankowe, tylko ten, kto jest dopuszczony przez krajowego regulatora, w naszym przypadku przez KNF. Oraz ten, który uzyska zgodę klienta. Oraz ten, który uzyska zgodę klienta, dokładnie. Jeżeli chodzi o Polish API, to my jako Krajowa Izba Rozliczeniowa braliśmy udziały w pracach. Pierwsza wersja Polish API, która definiuje dwie kluczowe funkcjonalności, czyli pobranie informacji o rachunkach oraz zlecenie dyspozycji płatniczej, została opublikowana, jest w trakcie konsultacji. Natomiast nie zasypujemy gruszek w popiele, pracujemy już nad kolejną wersją, jeszcze bardziej fajną z perspektywy klienta końcowego. Mamy nadzieję, że w ciągu kilku kolejnych miesięcy będzie druga wersja. Tylko ważne jest to, że ona jest rozszerzeniem do tej wersji, która jest obecnie przygotowana, a nie całkowicie czymś nowym. Krajowa Izba Rozliczeniowa też chcąc zaoferować wydajną, efektywną biznesowo platformę, przygotowuje się do uruchomienia tak zwanego huba PSD2, czyli platformy, na której będzie można wykorzystywać wystawione interfejsy z wielu banków. No i chcemy być takim pomostem między światem TPP a światem banków. TPP to jest firma trzecia, nie będąca firmą bankową, tak, która będzie uzyskać dostęp do rachunku klienta. Dobrze. A proszę mi powiedzieć, jak już, czyli tak, mniej więcej kiedy takie usługi pierwsze, stricte wynikające z tych, znaczy dostępne dzięki API, będzie można, klient końcowy będzie mógł uzyskać? Ja ostrożnie powiem, że to raczej mówimy o jesieni następnego roku, natomiast te banki, które wcześniej zaczną to oferować w modelu bardziej biznesowym. I teraz oczywiście to zmieni rynek. Z tego względu, że bardzo łatwo się mówi, że TPP to są organy niebankowe. Chciałbym się z panem założyć, że 3/4 jak nie lepiej banków w Polsce też będzie TPP. Nie założę się, bo wiem. Dokładnie. W związku z tym proszę sobie wyobrazić sukcesy tak zwanych multiportali, że z jednego banku będzie mógł pan zarządzać rachunkami we wszystkich bankach, dysponować środkami i składać przelewy. W związku z tym to zmieni rynek, bo zaczniemy konkurować o klienta, my mówię sektor bankowy. No i aż się prosi powiedzieć, dlaczego tylko banki polskie mają sobie wzajemnie wydzierać tych klientów, dlaczego nie pójść dalej, dlaczego nie pójść w tą stronę, żeby dać fajną ofertę dla Polaków pracujących za granicą i żeby mogli zarządzać swoimi rachunkami bankowymi w bankach w Niemczech, Francji czy UK-u. I odwrotnie, może będziemy na tyle fajnym i innowacyjnym rynkiem bankowym, który będzie miał super ofertę dla obcokrajowców. Czyli nie tylko będzie wojna w Polsce, ale chcecie wywołać wojnę taką europejską, tak? No, wojna to takie dosyć mocne słowo, ale... Wojna cenowa. Jakościowa też, jakościowa, bezpieczeństwo, innowacje i my jako HIR chcemy pomóc, to znaczy chcemy zaimplementować na swojej platformie interfejsy do wszystkich krajów Unii Europejskiej, do tego, żeby banki krajowe mogły wzajemnie wymieniać się w sposób bezpieczny i wydajny informacją, ale żeby ułatwić bankom naszym krajowym ekspansję zagraniczną, żebyśmy my nie czekali, aż zagranica przyjdzie do nas, tylko żebyśmy pomogli zaatakować zagranicę, niekoniecznie wojną. Skoro rozmawiamy o takich nowoczesnych rozwiązaniach, to co z blockchainem? Bo wy jesteście jedną z takich firm, która bierze udział w pracach nad tak zwanym trwałym nośnikiem i w obu przypadkach jest to oparte na blockchainie. Kiedy to czy to rozwiązanie wejdzie, nie wejdzie? Jak wygląda obecnie sytuacja? Obecnie sytuacja wygląda w ten sposób, że jako KIR zintegrowaliśmy rozwiązanie bazujące na blockchainie, ale także uzupełnione o pieczęć kwalifikowaną właśnie po to, żeby nie czekać na regulacje. Dokument podpisany blockchainem niestety w świetle polskiego prawa nie jest dokumentem elektronicznie podpisanym. Dlatego my zintegrowaliśmy blockchaina z pieczęcią, po to, żeby taki dokument wyjęty nawet z blockchaina mógł być dowodem w sądzie, prokuraturze czy dowolnym urzędzie.
Mamy ambicje z kilkoma bankami wystartować jeszcze w wakacje i stopniowo pilotaże, wąska grupa klientów po to, żeby umasowić to rozwiązanie jeszcze w tym roku. To rozwiązanie, nie ukrywam, wpisuje się w strategię cyfrowego przyspieszenia KIR-u, realizowaną od ponad roku czasu. Jest doskonałym uzupełnieniem do całej naszej linii tożsamości cyfrowej, a więc produktu Moje ID, za pomocą którego można będzie się zalogować i potwierdzać usługi cyfrowe w świecie administracji publicznej i komercji. W związku z tym ten klient na poświadczeniu bankowym będzie mógł w świecie cyfrowym, w procesach cyfrowych uczestniczyć i pamiętać tak zwany jeden login i hasło. Jest także uzupełnieniem całej linii podpisu elektronicznego, gdzie pilotujemy także mobilny podpis, który nie wymaga wtedy karty. Dodatkowo jest wzmocnieniem całej takiej linii dotyczącej nowoczesnych form płatności, a więc płatność zintegrowana z fakturą, a więc płatności natychmiastowe, nasza linia Express Elixir. W związku z tym mamy nadzieję, że rzeczywiście w ciągu tych najbliższych miesięcy klienci banków, nasi obywatele kraju, poczują ten bardzo duży skok jakościowy i cyfrowe przyspieszenie w procesach gospodarczych. Dziękuję bardzo.